jest twój tron. Zabierz mnie od tłumu ludzi przed oblicze twe. Chcę być za mną blisko ciebie, patrzeć twoją twarz. Świat zostawić gdzieś daleko, w twych objęciach. Troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Panie Jezu Chryste, oddajemy dzisiaj Tobie wszelkie problemy, które są w naszym życiu, a które wprowadzają tyle niepokoju. Troski o chorych w naszym domu, troski o tych, którzy się tak źle mają na ciele czy też na duszy, troski o zbawienie naszych dzieci, wnuków, którzy tak daleko odeszli od Kościoła, którzy może żyją, jakby Boga nie było. Panie Jezu, tak często o nich myślimy, tak często się o nich martwimy. Tobie, Panie Jezu, ufamy i Tobie ich oddajemy. Tobie ich, Panie Jezu, zawierzamy. Zawierzamy tych, którzy chorują w naszych domach. Zawierzamy Tobie, Panie Jezu, dzisiaj nas samych, nasze choroby, które dotykają naszych ciał. To wszystko, co jest trudne, nie do zniesienia, z czym być może nie radzą sobie lekarze. Panie Jezu, Tobie to zawierzamy. Tobie w tym ufamy. Tak jak powiedziałeś, wszystkie troski przerzućcie na Niego. Oddajmy Tobie, Panie Jezu, to wszystko, co jest w naszej pracy, trudności w naszej pracy. Oddajmy Tobie, Panie Jezu, problemy w naszych rodzinach, w relacjach, które tworzymy. Wszystkie problemy z relacjami, które tworzymy, z sąsiadami, z tymi być może się ostatnio pokłóciliśmy. Oddajemy, Panie Jezu, Tobie tę troskę o to. Chcemy, Panie Jezu, wyjść dzisiaj z tego Kościoła leccy jak piórko. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Wierzymy, Panie Jezu, że nie jesteśmy zdani w tym ziemskim życiu tylko i wyłącznie na siebie. Mamy Ojca w niebie. Mamy Ojca w niebie, który posyła nam Ducha Świętego, który posyła nam swoich aniołów. Mamy Ojca, który daje nam Maryję, który daje nam
tak wielu świętych orędowników. Nie jesteśmy sami tutaj na ziemi. Nie musimy nosić wszystkich trosk sami. Jak pięknie jest być w tym Kościele, Ojcze, który nam dałeś. Bądź Jezu uwielbiony, wywyższony za Kościół Chrystusowy, zbudowany na opoce Piotra. Chwała Ci, Panie.